No cześć Benny, o, o nareszcie. Cześć, witam. Cześć, witam serdecznie. Tak. O, kupę lat. Kupę lat. Roman, tak. SP2HQP, SQ2 i V. SQ2 PVB, witam. Witam również. Witam. Fajnie, że przyjechałeś. Cześć Benny, SQ2 OTU, witam, witam. To tutaj odpoczywacie tutaj zawsze, tak? No przyjeżdżacie tak, na wypoczynek, no zapraszamy tak? Tam do siebie na swoje Włościa. Tutaj. Z drugiej strony wału jesteśmy. Aha. A w tej chwili, gdzie jesteśmy tutaj, twój samochód to jest minus 2 metry. Aha. Czyli nad lustrem morza. 2 metry w dół. Czyli jak to mówią, stoisz w pełnej depresji. Tak, samochody są zalane do. O, tak, jakby pompa przestała pracować, to 2 metry pod wodą szukasz samochodu. Tak. A tu mamy pompę, no, która. Tak to wygląda. Wiesz, tu jest bardzo ciekawa sprawa. Jakbyśmy tam poszli wałem, to ta rzeka jest tak, a morze jest tak. Aha. I to tam to widać, to nawet z wału to widać, nie? Jak to jest tutaj. To jest bardzo niski. Może się tam przejdziemy, nie? Jedyne miejsce, możemy się przejść, gdzie tak. Możesz to zobaczyć. Aha. Nigdzie więcej tego nie zobaczysz. To jest jedyne miejsce, gdzie proszę ciebie, rzeka płynie tak, a morze jest tak. Ta pompa została budowana w 1939 roku, no w 1940 w zasadzie. I ta pompa została zburzona w 1945 roku przez Rosjan. No ale z początku jak tam przed remontem, tutaj, tu przed remontem ostatnim, tam był silnik z Ubota. Ubota, tak. Silnik niemiecki, z Ubota jako oryginalny. Zasilanie zapasowe, żeby w razie jakiegoś kataklizmu elektrycznego odpalić, zasilić i wypompować, silniki, zabezpieczyć. Dwa silniki elektryczne tu są, na napięciu chodzą 6 kV. W tej chwili, bo przed tym był tak. Okrętowy silnik. A no to ja mówię o Ubocie, tak, ale a teraz jest tam jakiś tam, nie wiem, man czy jakiś tam. Leyland tam jest teraz zastosowany. Tak, no i tam gorąco jest. Tam. Linia jest zasilająca tą pompę, to są dwie linie, 15. W tym budynku obok stoją dwa transformatory z 15 kV na 6, które zasilają każdy transformator. W każdym bądź razie, jak to mówią, to jest takie miejsce, gdzie my tu na wypoczynek na ryby przyjeżdżamy. Aha. Stanica wędkarska, jakbyśmy określili. No to zapraszam na dół, idziemy tutaj schodami, proszę tylko ostrożnie, bo tu to proszę, niektóre panie, pani pierwsza. Tak, proszę goście te, tu gość, a gospodarz idzie ostatni. Za pogania. Tak, pogania. Okej. Okay. Dobrze, no to jesteśmy już tutaj, to proszę bardzo. No, tak to wygląda. Ja już dzisiaj startuję do domu, a kolega zostaje jeszcze do jutra. No, obowiązki służbowe, jak to mówią, więc to musi się dokonać dalej. A tutaj też przywodzicie radia albo antenę, coś tam robicie? Czy to znaczy, ja tu miałem tylko anteny wędkujecie, między tym drzewem, a tamtym, wiesz? Tak. Tu miałem i pola rozwieszonego, tu miałem, jak to drzewo jest, tu miałem rurę, dziesiątki i miałem. Ukradli z anteną. Znaczy, że tu jest po prostu tradycyjnie, no jak coś się świeci. Jak coś się świeci, to trzeba wynieść, nie? No tradycyjnie, no to jest tak. Ale generalnie tu, jeżeli chodzi o łączności, to warunki są, co? Nie ma zakłóceń, tak? Tak. Nie ma zakłóceń, tutaj nie ma zakłóceń, bo tu nie ma żadnego przemysłu. Bo to trzeba, zostawiłeś zasilać, nie? Zasilać oczywiście poszedł, no to niestety musi być wszystko przewoźne, jak to mówią. Nic na stałe, bo po prostu dostaje nóg. No. O, jak to mówią. Dach jest, schować się idzie przed deszczem. Tyłek nie marznie. No. Wiesz, no to jest taka odskocznia od codzienności, od codziennego szarego życia. I tyle. Co prawda, jak ja tu gościnnie, bo nie mam tu jakichś własności, coś takiego, ale no, jest to skocznia. Teraz ja się pójdę za Andrzejem, przywitać się z tym. Poczekaj się na moment. Jakieś tam większe ryby tu pływają? Czy? Pewnie, że pływają. Tutaj jest, wiesz, typowo i sanda, czyli okoń. No i biała ryba, karaś tutaj też jest sporo. Natomiast no, bez łódki to tutaj sobie nie połowisz. Nie ma szans. Po prostu nie ma szans. Specyficzna woda do łowienia. No,
i też są te okresy ochronne. Tu jest część jest jako woda morska, bo tutaj się krzyżuje jednak te cieki różnego rodzaju, bo pływa i szkarpawa, no i tutaj do Zalewu Wiślanego, więc część jest jako woda morska określona, no i trzeba z pozwoleniem na wody morskie tutaj łowić. Ale warto, jeżeli się ma możliwość, to warto skorzystać, bo jest frajda z tego. Często przyjeżdżasz tutaj? Słuchaj, weź te. Parę razy, no powiedzmy, że w miesiącu dwa razy, raz. Właściciel przyjeżdża lepiej, częściej. Kto? O mnie mówicie? No, o tobie. Ciebie odgadujemy, tak. O Romku mówimy. Aha, bo ty Romek też. O. To ja muszę mówić kola, tak? Kola. Słuchaj, zajmij się ogniskiem. No, mogę się zająć. Zajmij się zająć ogniskiem, ja wezmę, rozumiem. No, to przelećcie po Romek, dmuchnij. Tylko nie tak mocno, żeby się grzybnie przywrócił. Chodź na wodę. Dobra, teraz będziemy wchodzić tutaj do... Popłyniemy gdzieś tam sobie, tak? Popłyniemy tak, sobie... Popłyniemy sobie na zalew, Wiślany. Kierunek na razie z rzeki Szkarpawy, gdzie jesteśmy w tej chwili na Szkarpawie. Mamy 300-400 metrów i dalej popłyniemy w stronę Nogatu. Dobra, odpalamy motor. Motor walczy, ale wiadomo, to silnik spalinowy. Małej mocy, ale wiemy, maksymalna prędkość to jest granica 10 km na godzinę. No jesteśmy tak, jesteśmy na rzece Nogat, wpływamy. W zasadzie my to nazywamy jako rozlewisko Nogatu, bo Nogat się zaczyna, jakbyś ruszył kamerą w prawo, to tam są drzewa, które rosną, tam w zasadzie kikuty zostały i tam jest stały ląd. Tam jest stały ląd i tam się zaczyna, od stałego lądu zaczyna się rzeka Nogat, nie? Jesteśmy w tej chwili na tak zwanym rozlewisku Nogatu. Zaraz będziemy mieli za jakiś czas tablicę, która określi, jaka długość jest tego kanału Nogat. No i tego, no i tak, no tak to by to wyglądało. Powiedz mi tutaj, jakie są te głębokości tutaj? Bo... No, głębokości średnia, tak jak podaje tutaj encyklopedia, czy tam te różne badania, to 4 do 5 metrów głębokości. Ale są miejsca, gdzie jest 12 metrów, 18 metrów na zalewie. Ale to są takie tak zwane dziury, które powstały samorzutnie. Nie? Powiedz mi, jakie tutaj ryby najczęściej łowisz? No łowię ryby praktycznie różne. Ja preferuję łowienie drapieżników, czyli tak, szczupak, okoń, sandacz jak się trafi. No, a co, jaką rybę w życiu największą złowiłeś tutaj? To znaczy nie tą, ale złowię, gdzie mam udokumentowane, to złowiłem, jak to się nazywa, suma złapałem, który był wyższy ode mnie, większy. Wow. Tak, około 2 metrów. Tu na tych wodach. Ale to chyba sam go żeś nie wyciągnął, nie? To znaczy to było na zawodach, na zalewie Zegrzyńskim, to były zawody okręgowe. Wszystkie okręgi w Polsce brały udział, podlodowe zawody. I tam wyciągnąłem właśnie takiego czegoś. Dlatego mówię, to komentowane, bo to było na zawodach. I było około 100 zawodów. Także to jest dosyć, nie? No to teraz może coś uda ci się złowić, nie? Przy mnie, jak już tu jestem z kamerą, możliwe, to...
tego. Teraz właśnie tu mamy tablicę, jak się obrócisz, tutaj znów z kolei w lewo, to jest tablica, gdzie pisze Nogat i długość tej rzeki, jaka jest, no i tak. Tam podejdziemy, chciałbym kwestię. Tu nic na razie nie mamy. O, tutaj się zaczyna stały lot. Tam z tamtej strony. Zapytam, bo to jest tutaj wszystko połączone, tak? Z tym zalewem? Tak, no to już jest zalew. To jesteśmy w tej chwili już na zalewie. Minęliśmy rzekę Nogat. Jesteśmy na tak zwanym rozlewisku, co w poprzednim wejściu powiedziałem. I wchodzimy już w zakres z zalewu Wiślanego. Dobra, słuchaj, to mówię tak o tej pompie. Ta pompa, jak powiedziałem, ma trzy silniki. Jeden silnik spalinowy. Kiedyś był silnik Ubota, do 3 lata temu wymieniono na silnik chyba Mana albo Mercedesa. Jestem tu bardzo często, ale nigdy, no nie wiem, no nie patrzę na te silniki, nie? I dwa silniki elektryczne, które są zasilone sieci 15 kV, a każdy silnik jest zasilony przez transformator z 15 na 6 kV. Nie, wydajność jednego zespołu, są trzy zespoły, tak jak powiedziałem, jest 7000 litrów na sekundę. To jest 21 metrów sześciennych na minutę. Tu, te otwory, które tu widać, to są właśnie te. Takie klapy, co tam do góry, to są odpowietrzniki, bo inaczej by było chyba wały. Dlatego najpierw, jak ta pompa się ruszy, to najpierw woda wyleci tędy, a później tu. Teraz jesteśmy na poziomie morza. Natomiast z drugiej strony minus 2 metry, ponad minus 2 metry. To jest, kiedyś były raczki elbląskie, jako największa depresja w Polsce. Gdzieś 5 lat temu zaczęto tu robić ponownie pomiary i ta okolica została zaliczona na 2,30 poniżej poziomu morza. A jesteśmy na poziomie morza w tej chwili. Ta woda to jest poziom morza. Zalew Wiślany ma tą samą poziom jak Zatoka Gdańska czy Morze Bałtyckie. Także to jest, tak to wygląda, nie? Romek się przebrał, panie. Normalnie zakupieni w akcji. Super wycieczkę mi tutaj Roman zrobił. Tak, zakręcił tobie, a zamku w Malborku nie było widać? Nie. No bo to wiesz, tam pływasz i można cokolwiek płynąć. No dobra, jak to mówią? Sumujemy. Sumujemy. Weźcie się o wędkę. Ja później pozbieram przy latarce. I drugą wędkę. Drugą też. Obydwie. No co, cały sprzęt trzeba zabrać stąd, nie? No pomału. Nagle ucichł motor. Czyżby? No bo ja tam, żeby trzeba zrobić. Do brzegu. Wycieczka się skończyła. Dawać do brzegu. Do brzegu. Do brzegu. Fajnie, udało się, bardzo mi się podobało. Pierwszy raz w tych stronach byłem, także. No mówię, szkoda, że żony nie wziąłeś jeszcze. No szkoda, że żony nie wziąłem, no ale być może kiedyś jeszcze będzie okazja, może. Kiedy. Na opuchliznę głodową na pewno nie wysuwany. Jacek.
podziękował wszystkim za tą tutaj gościnę. Fajnie było, zadowolony, że być może jeszcze kiedyś tutaj wstąpię z małżonką. Także dziękuję bardzo. No dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do następnego razu. Do następnego. Jest Roman, to jest Roman, a jest Krzysztof. I Krzysztof, i Ben. No, jak to mówisz?